Winogrona, banany, suszone owoce. Wspaniale na zjeździe neuroklubowym, można poćwiczyć techniki terapeutyczne, spotkanie z ludźmi fantastyczne. W ogóle sama koncepcja neuroklubu jako właśnie czegoś, co popycha ludzi do rozwoju, jest fajną rzeczą i myślę, że to mnie mocno odblokowało w swoim czasie, żeby pójść do przodu. Ma też bardzo fajny fokus na samych siebie i na swoje zdrowie. I to mi się bardzo podoba. Nie, że to nie jest tylko tak, że będę lepszy za wszelką cenę, żeby, nie wiem, zarabiać pieniądze, być dobrym terapeutą, żeby mieć satysfakcję. Nie jest to tak sztywne, akademicko. Jest takie poczucie takiej koleżeńskości, takiego spoko, nie? Takiego dobrego kontaktu. Każdy może się tutaj dobrze poczuć, każdemu też zależy na tym, żebyś się dobrze poczuł. I to jest świetne, że takie coś zostało stworzone, to cały czas żyje, działa, to nie jest tak, że to gdzieś sobie tam tylko istnieje, ale to jest po prostu żywy organizm, super. Irena, dlaczego namalowałaś tutaj cipkę? Ponieważ każdy ma swoją wewnętrzną vagina. Adam, po co tutaj przyjechałeś? Szczerze? Mhm. Jak formularz ten przysłali się na neuroklub, to była taka część we mnie, co mówiła, że okej, dobra, fajnie, zajaranie, a potem wszedł taki opór. Nie, bo tu będą bardziej oświeceni terapeuci i nie pojadę. Dzisiaj w ogóle jak robiłem taki research, z czym rzeczywiście ludzie przychodzą i co by chciały z tego warsztatu wyciągnąć, to pojawił się temat braku pewności siebie. I to jest coś, co rzeczywiście jest jakimś uniedogodnieniem pracy terapeutycznej, natomiast oczywiście osoby, które tej brak pewności siebie w gabinecie mają, ten częściej jest tak, że po prostu no troszeczkę w życiu nie za bardzo czujemy się pewnie. Natomiast temat, jeśli chodzi o gabinet, jest o tyle łatwy do zrobienia, że my często jesteśmy nie do końca przekonani jeszcze o słuszności takiej terapii. I teraz, jak przyjdziemy tutaj i są osoby, które nie mają z tym problemu, dwa, poczujemy na sobie, jak to rzeczywiście działa, trzy, przejdziemy przez taki proces, gdzie ktoś nam podpowie teoretycznie, w którym miejscu robiliśmy jakiś błąd i dlaczego ten efekt terapeutyczny nie był w porządku, to się okazuje, że mi idzie to coraz lepiej, idzie mi to coraz sprawniej i to się przekłada na moją pracę. Kiedy ja z Patrykiem weszliśmy właśnie na taką ścieżkę neuro, to tak naprawdę w Polsce zajmowało się tym bardzo mało osób, więc kiedy my mieliśmy jakieś wątpliwości, no, tak naprawdę cały czas w nas się to rozwija, wtedy dopiero w tym raczkowaliśmy, no to było ciężko w ogóle jakiekolwiek odpowiedzi na pytania, które nas nurtowały, więc musieliśmy gdzieś tam czasami szukać w jakichś materiałach zagranicznych, czasami gdzieś próbować dodzwonić się do jakichś nielicznych znajomych, którzy w ten sposób pracowali, no i w ten sposób gdzieś tam pomalutku sobie tą wiedzę segregować i dalej to po prostu budować. No a teraz właśnie fajne jest to, że możemy się spotkać w kilkadziesiąt osób, wymiana doświadczeń, wspólnie spędzony dzień, no i po prostu mamy to. Ktoś pisał na neuroklubie, że właśnie pracuje jako masażysta i że się stresuje przyjechać. To nie byłeś ty czasem? To byłem ja. To byłeś ty. We własnej osobie, przyznaję się. A jakoś cię zainteresowała tutaj ta neurodiagnostyka? Coś podłapałeś, co dla siebie wyciągnąłeś? Na razie to było tak, że dwie dziewczyny zrobiły mi tą neurodiagnostykę i to tak jakby odpaliły mi w głowie bombę atomową. Trochę jestem onieśmielona ludźmi, którzy ogarniają to bardziej, ale fajne jest to, że mogę z nimi rozmawiać i coś dla siebie wyciągnąć. Świetne warsztaty, widziałam, że też parę osób na Facebooku mówiło, że trochę się stresują, że to jest poza ich strefą komfortu, że nie są jeszcze takimi terapeutami super ekstra i że to jest dla nich trudne, no więc ja też nie i rzeczywiście jestem poza swoją strefą komfortu, ale bardzo mi się to opłacało, jestem wdzięczna za to, że w ogóle tu mogłam być. Polecam każdemu tu przyjść, bo ja się bardzo denerwowałam, naprawdę, i miałam wrażenie, że przyjdę tu i będzie to na mądrych ludzi, będę czuła się jak idiota. A jak zwykle jestem totalnie fantastycznie naładowana, przecudowną energią, nauczyłam się masy rzeczy,
potwierdziłam się jakimś tam swoim działaniu i jestem po prostu zachwycona i chciałabym, żeby to się powtarzało i chciałabym poznać więcej ludzi i żeby po prostu wszyscy tutaj byli. Tu jest jakby coś, co ich mocno łączy, a jest to nawet nie to, że jakiś konkretny rodzaj pracy, tylko konkretny rodzaj patrzenia na ludzi. Zrozumienia, skąd ludzie mają problemy i dlaczego jestem taki, a nie inny i jednocześnie takiego, wiecie, nakręcania się siebie, żeby po prostu cały czas jako i terapeuta, i człowiek jakby ewoluować. Więc to jest ciężko cokolwiek fajnego osiągnąć samemu. A do tego raczej potrzebni są ludzie i tu takie osoby można poznać. Chciałbym zarażać takim pewnością siebie w tym, co robimy, bo naprawdę ten rodzaj terapii jest niesamowity, przynosi fantastyczne efekty, tylko trzeba się na to otworzyć i jakby nie wątpić w to, co się robi. Niech się nie boją. Warto się pokazać, warto się odezwać, a nawet jeśli boi się człowiek odezwać, to niech słucha. Bardzo fajne rzeczy można wyciągnąć. Co ci się w tej neurodiagnostyce podoba? Dlaczego ją wykorzystujesz? Bo jest konkretnym narzędziem do znalezienia, wiesz, w źródło, przyczyny problemu. Denerwowało mnie to, że w terapii idzie dobrze, ale pojawia się ściana i nie da się jej w ogóle, wiesz, pokonać. No i się okazało, że energetyczna to jest to, co uzupełnia, wiesz, żeby wyjść z pacjentem na prosto. Jak zaczynałem pracować, no to raczej ze strukturą, jak podejrzewam większość osób, które pracują gdzieś tam, czy to w masażu, czy klasyczną fizjoterapią. No ale zawsze widziałem to, że no coś musi być jeszcze, nie? Że z jakiegoś powodu niektórzy pacjenci szli super, a niektórzy po dwóch dniach wracali z tym samym, nie? No i teraz pytanie, co takiego się dzieje między tym, że było super, a nagle nie, że coś siada. No i tak szukając, trafiłem właśnie na neuroprojekt i poszło dalej. Musisz myśleć podczas tej terapii, co jest czymś, co mnie mega przekonuje. Ja bardzo nie lubię siedzieć w jakichś schematach, że muszę zrobić to. Trafne diagnozy. To jest to grzebanie się do tych sedn, a nie klepanie tego, co pacjent powie i nam się wydaje, że to ma sens, albo gdzieś ewentualnie po łańcuchach z powięziówek. Ja odnoszę takie wrażenie, że osoby, które właśnie ciężko trenują, czy to trójbój, czy jakieś inne sporty sylwetkowe, kulturystyka, strongman, ogólnie jakby szeroko rozumiany trening siłowy, to te osoby bardzo mocno przykuwają swoją uwagę, ten swój mindset, swój mental tylko na aspekt taki fizyczny, a nie zwracają tak mocno uwagi właśnie na swoją regenerację, swoje własne samopoczucie, na takie swoje zdrowie psychiczne, to jak ja się dzisiaj czuję i tak dalej, co konsekwencji sprawia, że są często bardzo poobciążani, co wpływa na ich regenerację, na ich trening, a w ogóle nie powiązują tego ze sobą i jakby jeszcze odpychają to od siebie, no nie? W momencie, kiedy przyjmuję prywatnie w gabinecie, to w zasadzie zdecydowanie bada pacjentów kinezjologicznie, tak? I to praktycznie wszystkich. Natomiast no, w poradni kardiologicznej na NFZ nie ma na to ani czasu, ani miejsca, więc co najwyżej im zwrócę uwagę, zwłaszcza jak gdzieś tam ewidentnie nie mają problemu czysto kardiologicznego, tylko coś się dzieje poza, to im zasugeruję, że na przykład mogliby odwiedzić dobrego fizjoterapeutę, albo na przykład powinni popracować z tą blizną i czasem im pokażę, co im to daje. Natomiast tak, zostaje mi ich edukować zdrowotnie przede wszystkim, tak? Czy gdzieś tam na tych zasadach medycyny, stylu życia. Jako pacjent przede wszystkim dlatego, że to totalnie zmieniło jakby mnie w ogóle. Dlatego, że ja wcześniej korzystałam z terapii klasycznych fizjoterapeutów. No i oni w ogóle nie byli w stanie dojść do tego, co tam siedzi. Konkretne wskazówki, co mam sprawdzić, gdzie mam sprawdzić i daje mi takie poczucie bezpieczeństwa, że ja nie robię po omacku pacjenta, aby był. Jako była, taka była. Właściwie cały czas pacjentka, nie? No to widać zupełnie nową jakość. No strasznie zmieniło moje podejście, tak? Do tej pory taki zajmowałem się terapią manualną, tak? Przez 10 lat. No ale no... czegoś brakuje, nie? No szukałem, znalazłem, nie? I ta neurodiagnostyka mi strasznie otworzyła perspektywę, tak? Na diagnozę, na pracę z pacjentem, na takie, ja to nazywam, na takie prawdziwe pomaganie. Nie to, że tam mam coś do innych terapii, nie? Są spoko, do tej pory działały, pracowały, ale mam wrażenie, że teraz jestem bardziej skuteczny. Dla mnie kluczowe jest w neurodiagnostyce to, że mogę zajrzeć tam, gdzie nie można zajrzeć standardowymi strukturalnymi metodami, tak? To znaczy za pomocą testu nerwowo-mięśniowego mogę wejrzeć pacjenta na wskroś, tak? I mu pomóc na wszystkich możliwych poziomach.
na poziomie strukturalnym, biochemicznym, emocjonalnym i energetycznym. Jest to niezwykle cenne, ponieważ standardowe podejście, stricte, stare, typowe, fizjoterapeutyczne czy w ogóle terapeutyczne, opiera się co najwyżej na strukturze. Czasem można zanurkować w biochemię, ale emocje i energetyka były tym, co było zawsze gdzieś nienamacalne, tak? Tu staje się to namacalne i możemy dojść do szczegółowych rzeczy, więc niesamowite możliwości właśnie tutaj neurodiagnostyki. Marek, już północ, a ty jako jedyny tutaj jeszcze robisz terapię. Powiedz mi, jak to jest? Bo jestem cyborgiem przysłanym z przyszłości, moi drodzy. Przyniosłem dobrą nowinę. Ile osób terapeutyzowałeś dzisiaj? Nie mam pojęcia, ale to były długie i grube terapie w zasadzie. Raz, dwa, trzy, cztery. A w sumie dzisiaj? Jakby przez cały dzień? No. Oj, oj, oj. No to w sumie było z 10 osób. Jeszcze siebie gdzieś tam. Ja wśród tych ludzi czuję się po prostu w swoim polu energetycznym. Po prostu są moje ludzie.